Witamy Państwa serdecznie. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Mała Wielka Firma. Podcastu prowadzonego przez Marka Jankowskiego i Pawła Tkaczyka, którego możecie posłuchać, znaczy podcastu, nie Pawła, ale Pawła też, na stronach pawełtkaczyk.media.pl oraz www.maławielkafirma.pl. A dlaczego masz taki uduchowiony głos, Marku? Dlatego, że dzisiejszy odcinek będzie zupełnie inny od wszystkich, które słyszeliście do tej pory. Nagrywamy prima aprilis? No nie wiem, kiedy to pójdzie. Znając twoje tempo montażu, możliwe, że przewaliliśmy troszkę termin, jest po prima aprilisie. Nagrywamy we wrześniu. Ale spróbujmy. Znaczy, jest on odjechany dlatego, znaczy z dwóch powodów. Powód pierwszy jest taki, że Paweł Tkaczyk, którego możecie kojarzyć z książki Zakamarki Marki, która, jak sama nazwa wskazuje, ma coś wspólnego z marką, czyli i z marketingiem, tak szerzej pojedźmy. No tak, człowiek, który postanowił dzisiaj skalać własne gniazdo i wyrzucić marketing do kosza. To jest jakby pierwszy. Sprzeniewierzyłem się marketingowi. Tak, to jest pierwszy, okay. Pierwszy punkt widzenia. A drugi punkt widzenia jest taki, że jest to odcinek niezwykły, dlatego że najczęściej opowiadamy o rzeczach, które znamy z własnego życia firmowego albo z życia ludzi, których znamy. Są to rzeczy, no, powiedzmy, mniej więcej bliskie codzienności małej firmy. Natomiast to, o czym będziemy mówić dzisiaj, to jest bardziej coś, co można by było nazwać eksperyment jasnowic albo wróżmy pasażer Ostrowo. Wróż Maciej, wróż Marek i wróż Paweł opowiadają o tym, jak będzie wyglądał marketing za lat 3. No, to jest potężny dystans czasowy, no ale spróbujmy. No tam wielkie zgadywanie. Nie, generalnie chciałem powiedzieć, że marketing nie działa, tak? Marketing jest do bani, marketing nie działa. I w zasadzie z tą smutną myślą moglibyśmy wyciągnąć żyletki i się pociąć, ale jeszcze nie skończymy w tym odcinku, w tym momencie tego odcinka. Więc sprawa wygląda tak, że marketing jakby z definicji... To poczekaj, który to jest numer odcinka, kojarzysz? Nie po 60. 60. Bo no. Chciałem powiedzieć, że po 60 Tkaczyk ześwirowa. Kryzys wieku średniego. Ja myślałem, że jak ty powiesz, że mówimy o sprawach dzisiejszych i tak dalej, to zaraz się cofniemy do Mezopotamii 5000 lat temu i żaden z nas taki stary nie jest. No to cofajmy się skoro. Okej, ale to zaraz się cofniemy, natomiast co chciałem powiedzieć o marketingu. W starożytnej Mezopotamii był marketing. Może inaczej, był rynek, a niekoniecznie był marketing. Mm-hmm. Marketing według definicji to jest tworzenie rynku. Mm-hmm. Czyli namawianie ludzi, żeby kupowali. Właśnie czy kupowali, to jest kwestia inna, ale jak wyglądał taki prawdziwy marketing na samym początku? Wyobraź sobie właśnie tę Mezopotamię 5000 lat temu. Mm-hmm. Gdzie tam był marketing? No na markecie, czyli na jakimś tam suku. Na suku? No na jakimś targu. No tak. Czyli właśnie, idzie sobie koleś z tym załadowanym wielbłądami załadowanymi, wiezie tam właśnie dostawa towaru rano, tak? Więc właśnie wjeżdżają tymi wielbłądami na plac, wiozą kokosy, wiozą perkal, paciorki, jedwabie, bajery, szmery, tak? I rozkładają te swoje stoiska. A w jaki sposób zachowuje się konsument? Jak jest dzień targowy, to on się budzi po prostu, taki najarany całkowicie. Znaczy nie tak najarany, jak Doda mówiła. Okej. Okay. W sensie podekscytowany. Podekscytowany właśnie perspektywą tego, że będzie mógł pójść na ten market, czy na ten suk twój i będzie mógł sobie nie tylko kupić różne rzeczy, ale będzie mógł sobie o nich poopowiadać, tak? Będzie mógł przede wszystkim wysłuchać tych opowieści. On nie idzie po mięcho, tylko on idzie po to, żeby wysłuchać właśnie skąd wzięła się delikatność tego mięsa. On idzie wysłuchać opowieści, co trzeba zrobić, żeby ten jedwab był tak delikatny, że on tam przepływa między palcami i tak dalej, i tak dalej. A myślisz, że tak to kiedyś bywało, tak 5000 lat temu? Bo to mi się kojarzy od razu z takimi rzeczywiście bazarami, jak tam, nie wiem, bazar w Stambule, no jakieś takie powiedzmy wschodnie bazary, gdzie jest kultura też targowania się przede wszystkim i gdzie rzeczywiście jest taki zachwyt nad tym produktem i jakieś powiedzmy tam story za nim stojące. Ale story musi być zawsze, kiedy pojawia się story? To jest bardzo dobre pytanie. Story pojawia się wtedy, kiedy kilka osób oferuje dokładnie ten sam produkt, to mniej więcej tej samej cenie i w tym samym miejscu, czyli na tym rynku i konsument musi zdecydować, który z tych produktów kupi. I one się nie różnią fizycznie, tak? Czyli ten perkal, te paciorki i tak dalej, one się nie różnią fizycznie, natomiast różnią się przygodami tego handlarza.
Jeśli oni je sprzedają po tej samej cenie, to ja wolę sobie kupić taki perkal, o którym mogę żonie przy kolacji powiedzieć, że wiesz, piraci go napadli, ale on tam w zębach czy też w innych narządach przewiózł te paciorki i to właśnie, kochanie, są dla ciebie tak, takie paciorki, a nie jakieś tam beleco. No, okej. Okay. Generalnie właśnie tak to wygląda. I wszystkie te rzeczy tak naprawdę służyły do tego, że my chcemy tych opowieści słuchać i chcemy je przekazywać dalej. A jak dzisiaj wygląda marketing? Wyobraź sobie Times Square, tak? Masz billboardy, które mrugają do ciebie. Tam nie ma żadnej historii, tam nie ma duszy. Tak? Nie ma jaj, taki marketing. No, to nie ma jaj, to takie śmiałe tutaj sformułowanie. Ale generalnie chodzi o to, że te rynki są zimne. Tak? Znaczy, ja myślę, że to też jest związane ze światem korporacji. Tak, bo jakby w tym momencie, bo pytanie można się powiedzieć, w którym momencie myśmy stracili te opowieści, a dostaliśmy ten zimny rynek. Dostaliśmy właśnie przez to, co powiedziałeś, czyli przez świat korporacji, bo był sobie taki Henry Ford, w ogóle cała ta rewolucja przemysłowa przed nim. Którego do dzisiaj Henry'ego Forda jeszcze tam wszyscy cytują, na sprawę. Tak, ale generalnie chodzi o to, że kiedyś taki rzemieślnik właśnie na targu, kiedy on sprzedawał swoje gary, tą część swojego czasu poświęcał na to, żeby te gary stworzyć, a część poświęcał na to, żeby opowiedzieć ludziom, dlaczego powinni je kupić. Mhm. A potem powstały fabryki w czasie rewolucji przemysłowej i one tworzyły tak dużo tych garów przysłowiowych, że nie było komu, nie było czasu tak naprawdę, żeby o nich opowiadać. I też nie było to nic fascynującego z punktu widzenia ludzi, którzy to wytwarzali, podejrzewam. Dokładnie, bo to po prostu była mechaniczna robota. Ale nawet gdyby nie było to nic fascynującego, my chcieliśmy, żeby to, przepraszam, było coś fascynującego, więc ludzie odwołali się do agencji reklamowych i powiedzieli, tak jak przemysłowo produkujemy gary, tak przemysłowo wyprodukujcie nam komunikaty marketingowe, żebyśmy mogli je za pomocą właśnie jednego naciśnięcia guzika przekazywać do wszystkich. Więc firmy tworzyły tak dużo komunikatów, że głos tych pojedynczych odbiorców przestał się liczyć, dlatego że jeśli ja nie byłem zadowolony z produktu, to mogłem powiedzieć o tym tobie, mogłem powiedzieć o tym żonie, tam kuzynce itd., itd. Natomiast cały rynek był tak przesiąknięty tym hałasem właśnie industrialnych komunikatów. A było to w czasach przedinternetowych? Tak, jeszcze przed internetem. Dokładnie, czyli jakby mass media. I z aktywnych uczestników rynku staliśmy się takimi niemymi odbiorcami. Mm-hmm. Ale to nie mogło trwać wiecznie. No ja mam wrażenie, że to w niektórych branżach ciągle trwa. Ja też uważam, że w niektórych branżach to trwa. Natomiast my jako konsumenci powoli zaczynamy wracać do tego, co było, dzięki internetowi właśnie. A jesteś pewien, że człowiek, konsument z XXI wieku chce tak naprawdę powrotu do tam 5000 lat temu? Może nie 5000 lat temu, ale my chcemy powrotu do opowieści. I to nie tylko ja wymyśliłem. Aha, bo mnie się wydaje, że to jest tak, że z jednej strony oczywiście korporacje narzuciły taki styl komunikowania się, ale z drugiej strony przecież konsumenci to są również pracownicy tych korporacji. Mhm. I to są ludzie, którzy zasuwają. Mhm. Mają mało czasu na wszystko, prawda? Mhm. I w momencie, kiedy ktoś próbuje ich zainteresować jakąś opowieścią, to oni są w stanie przyswoić takie opowieści dla produktów, które ich interesują, które są ich pasją i tak dalej. Nie wiem, jeżeli moją pasją jest kawa, no to ja jestem w stanie poświęcić dużo czasu na wybranie fajnego ekspresu czy fajnego gatunku kawy i wtedy ja się tym zainteresuję. Mhm. Ale to jest jakaś tam jedna dziedzina życia, która mnie do tego stopnia zainteresuje. Mhm. A ja nie będę miał czasu na słuchanie opowieści o, prawda, przyjdę do piekarni, a tu piekarz mi, prawda, opowieść o chlebie, za chwilę idę kupić, nie wiem, tam jakąś wędlinę, a tam pan w wędliniarni mi opowieść o szynce i świni, co ona tam żarła. I wydaje mi się, że to może mieć zastosowanie rzeczywiście, ale tak jak mówię, w takich wąskich dziedzinach życia każdego z nas. Wąskie dziedziny życia każdego z nas składają się na to, że tak naprawdę każdy produkt musimy oferować z opowieścią, bo to, że ty się nie interesujesz chlebem, nie znaczy, że twój sąsiad się tym chlebem nie interesuje, a kupienie chleba, jeśli ty się tym nie interesujesz, to po prostu mówisz dziękuję, nie chcę słuchać opowieści. Natomiast w momencie, kiedy się tym interesujesz, jakby nieposiadanie opowieści niesie za sobą większe negatywne konsekwencje niż posiadanie dla ludzi, którzy jej nie potrzebują. Wiem, to powiem inaczej. Tak naprawdę opowieści mają sens przy produktach premium.
Niekoniecznie. Chleb rzadko kiedy jest produktem. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jeżeli gość się interesuje chlebem, docenia jego tam, prawda, nie wiem, ziarna, z którego został wypieczony i tam, że piekarnia jest z czasów cesarza tam Franciszka Józefa, tak naprawdę on szuka czegoś więcej niż chleb powszedni, który wszyscy kupią za 3,50. Ale to nie jest kwestia strasznego zaangażowania, bo opowieści tak naprawdę odpowiadają na pytanie, kim ty jesteś, że jesteś najlepszy w tym, co robisz. A właśnie, jeżeli jesteś najlepszy w tym, co robisz, no to nie może to kosztować, kurczę, mało. A jeżeli nie kosztuje mało i jesteś najlepszy w tym, co robisz, to jest to premium. Ale czasem są produkty, które mają bardzo zbliżone ceny i ty jakby z tych zbliżonych też musisz, za każdym razem, kiedy masz kilka zbliżonych produktów, które możesz kupić i one spełniają wszystkie twoją funkcję, to wybierasz ten produkt nie ze względu na jego cechy fizyczne, tylko wybierasz go ze względu na opowieść. Jeżeli masz czas jej słuchać. Nie, dlatego że ona może ci tam gdzieś dzwonić w głowie i tak dalej. No zastanów się, w jaki sposób wybierasz mleko. Jeśli masz trzy mleka, które kupujesz, czy które kupowałeś i one stoją na półce i wszystkie dokładnie spełniają. Ja ci powiem, a jeżeli chodzi o mleko, to ci mogę bardzo dokładnie odpowiedzieć. Dawa. Mleko, ja kupuję zawsze to samo mleko i wybrałem je metodą prób i błędów. To znaczy okazało się, że kupiłem kiedyś inne i ono szybko tam, nie wiem, skwaśniało, czy tam coś mu się zrobiło. Kupiłem kiedyś jakieś drugie, ale ono było kiepskie, bo miało ten klips taki do zatykania i było to mniej wygodne w obsłudze. I kupuję takie mleko, które nie kwaśnieje i ma zakrętkę. I raz na nie wpadłem i nie szukam innego, nie chcę. Okej. A wiesz, dlaczego ono jest takie, jakie jest? Znaczy, dlaczego ma zakrętkę i nie kwaśnieje? Dlaczego tak, nie kwaśnieje może tak? Dlaczego ono ci odpowiada? Nie mam pojęcia. Okej, no to jesteś jakby w tym rynku, który się nie interesuje. Bo widzisz, ale z drugiej strony, kupowałem, a propos ekspresu do kawy, kupowałem ostatnio ekspres do kawy i poświęciłem naprawdę sporo czasu na sprawdzenie jakichś tam, prawda, opinii, wyników testów, zapoznanie się z tym, jak te ekspresy wyglądają pod różnymi względami. Mniej tutaj, zaglądałem też na strony firm, ale tam bardziej po to, żeby zobaczyć, porównać poszczególne modele, jakie oni oferują. Tutaj prawdopodobnie, gdybym usłyszał, prawda, jakąś, ale o, trafiłem na taką informację, że na przykład Ekspresy Jura to jest firma, która się tym zajmuje od zawsze. Prawdopodobnie ekspres stworzony przez taką firmę będzie lepszy od ekspresu, prawda, nie wiem, firmy, tam wymyślam, Electrolux, która, jak sama nazwa wskazuje, specjalizuje się w nieco innym asortymencie. Dlaczego ja tutaj byłbym skłonny posłuchać takich, bo nie wybrałem ekspresu Jura, od razu powiem, ale dlaczego ja bym chętnie posłuchał takiej historii, żeby mieć szerszy ogląd? Dlatego, że taki ekspres to generalnie nie kosztuje 50 zł, tylko wydaje się na to trochę więcej pieniędzy i po kiepskich doświadczeniach z poprzednim ekspresem chciałem kupić taki, z którego będę zadowolony. I to sprawiło, że ja poświęciłem na tyle dużo czasu na ten wybór. No wiem, że chętnie bym takiej historii posłuchał, ale jeżeli mówimy o produktach takich codziennych, które kupuje się automatycznie... My też kłapiemy o tych produktach. Tak naprawdę, wiesz, tak jak w tej Mezopotamii kłapali o tych oliwkach, lepszych, gorszych oliwkach, my kłapiemy o lepszych, gorszych jajkach. My kłapiemy o lepszych, gorszych batonikach, czekoladzie i tak dalej. Okej, ale bo jajka to jest też fajny przykład, no bo są te jajka tam z chowu ściółkowego, tak, prawda, szczęśliwych kur. To jest typowy przykład opowieści, tak? Czy kupujesz jajko od szczęśliwych kur? Nie wszystkim na tym zależy, ale lepiej je mieć niż ich nie mieć. Okej, tylko wydaje mi się, że powiedzenie jajko od szczęśliwej kury to jeszcze nie jest opowieść. To jest opowieść, dlatego że różnicuje to jajko od innych jajek, nie ze względu na cechy funkcjonalne. Wiesz, bo tutaj ty traktujesz opowieść jako taki elaborat. No jakieś tam story, narrację. Właśnie, natomiast ja generalnie chcę powiedzieć, że opowieść jest zawsze wtedy, kiedy masz dwa dokładnie takie same fizyczne produkty, a decydujesz się na jeden ze względu na jego emocjonalne, dodane, niematerialne, jakiekolwiek inne cechy. Okej, to jeżeli tak rozumiemy opowieść, to ona może być strasznie krótka. Okej, więc... To jeżeli tak rozumiemy opowieść, to zgadzam się, że można to stosować nie tylko do produktów premium. No więc i ponieważ my kłapiemy właśnie i tak w tej starożytnej Mezopotamii kłapano na temat różnych produktów, nawet bez kupca, tak? Czyli go może to nie być, a my rozmawiamy o jego oliwkach. To samo stało się możliwe dzięki internetowi. Czyli internet sprawił, że my zaczęliśmy się porozumiewać na niespotykaną do tej pory skalę i zaczęliśmy po prostu kłapać na temat wszystkiego.
pojawiła się taka publikacja, tak? W 99 roku ubiegłego wieku pojawiła się publikacja, która nazywała się Manifest Clutray i ona definiowała rynki jako konwersacje. Pierwsza teza Manifestu Clutray. Dokładnie. Rynki to są konwersacje. I teraz, jeśli rynki to są konwersacje, to jakby logiczny wniosek jest taki, że marki to są opowieści. Problem z opowieściami jest taki, że ludzie, którzy chcą przenosić opowieści o markach na nowe technologie, bo zobacz, mamy z jednej strony ten rynek Mezopotamii i tam opowieści były takie, że ja siadałem naprzeciwko ciebie i mówiłem oliwki fajne, oliwki niefajne i tak dalej, i tak dalej. I teraz ten sam format jest przeniesiony 5000 lat później do internetu, który jest totalnie innym medium. I te opowieści powinny wyglądać zupełnie inaczej. To nie jest pierwszy przypadek, kiedy my mamy właśnie medium, które oferuje nowe możliwości, a formaty, które są dostępne w tych mediach, nie są jeszcze zoptymalizowane. Kiedy pojawiła się telewizja, to ludzie przenosili do telewizji, producenci telewizyjni, przenosili do telewizji formaty, które znali z radia. Matysiakowie na przykład, stali się telenowelą. Dokładnie tak. I tak jakby były wywiady w radio, tak w telewizji zrobiły się gadające głowy. Gadające głowy to jest daleko od jakby szczytu możliwości telewizji. I teraz mamy jakieś cudowne możliwości prezentacji multimedialnej typu w kinie, jakieś tam 3D Transformers, bajery, szmery. Natomiast nawet 3D Transformers, bajery, szmery to jest strasznie daleko od szczytu możliwości interaktywnego medium, jakim jest internet. To jest strasznie daleko od szczytu możliwości tak zwanych wszędobylskich maszyn, czyli komórek i tak dalej, które potrafią przetwarzać dane. One wiedzą, gdzie jesteś, z kim jesteś i tak dalej, i tak dalej. I my potrzebujemy nowych formatów opowieści po to, żeby ludzi angażować. No bo słowem kluczem stało się zaangażowanie. Jeśli my poświęcamy czemuś uwagę, to jesteśmy zaangażowani. I teraz zaangażowanie to jest taki nowy buzzword w marketingu, tak? No, nowe takie słowo klucz, że wszyscy do tego dążą, a potem się i dziwią się na przykład, że ja nie jestem zaangażowany w kupowanie mleka. Na przykład. I że nie potrafię zaangażować moich konsumentów. Natomiast nie potrafię zaangażować moich konsumentów właśnie dlatego, że próbuję im w internecie, który jest medium totalnie interaktywnym, wszędobylskim, ma mnóstwo możliwości, serwować opowieści sprzed 5000 lat. Opowieści sprzed 5000 lat są świetne w momencie, kiedy mają wzbudzać emocje i tak dalej. Natomiast pokazywanie online reklamy, która miała iść w telewizorze, nie wyciśnie ci z tych konsumentów nic innego, niż gdyby oni oglądali ją w tym standardowym telewizorze. Więc co możemy zrobić? Możemy uczynić te opowieści jakimiś bardziej interaktywnymi. Tutaj są różne jakby schematy tworzenia opowieści. Bardzo fajne rzeczy są w nauce o teatrze. Myśmy kiedyś o tym opowiadali. Ale mówię o schematach już takich tworzenia opowieści. No, bo ty powiedziałeś, że opowieść to jest narracja. Mhm. Tak? I teraz te narracje można skonstruować w różny sposób. I tutaj dwie takie osie i tworzy się macierz. Z jednej strony mamy odbiorcę, który jest konsumentem albo czynnym, albo biernym. Mhm. Czyli on albo chłonie tę opowieść, tak jak chłoniemy telewizor, tak? Albo jest zanurzony w jej świecie całkowicie. Czyli jeśli idziemy na jakiś targ właśnie i tak dalej, zanurzamy się w tym świecie. A z drugiej strony jest sama opowieść, którą snujesz. Ona może być ustalona w formie, albo może być totalnie interaktywna. Mhm. I teraz internet to są dwie formy, dlatego że z jednej strony siedzę przed komputerem i ja chłonę, ale chłonę interaktywnie, bo mogę jakby zmieniać treść tej opowieści. A z drugiej strony mamy formę totalnie angażującą, dlatego że ja biorę ten internet do kieszeni, pakuję go komórkę do kieszeni i wychodzę i w tym momencie jestem wchłonięty w świat gry, który jest totalnie interaktywny. I my nie mamy jeszcze takich form, które angażowałyby nas, próbujemy, tak? I rozwiązaniem najczęściej są gry. Dlatego, że gry na przykład, jeśli chodzi o takie chłonięcie rozrywki interaktywne przed komputerem, to jest szczyt tego, co można wycisnąć. Zwróć uwagę, jak widzisz gracza, który gra, tak? Przed tym komputerem, on tam po prostu przeżywa prawdziwe emocje. Zanurzył się w świecie, pomimo tego, że siedzi przed głupim ekranem. Mhm. Świat interaktywny i tak dalej. Teraz wyobraź sobie, że pozbywasz się tego świata, czyli tego ekranu i wyrzucasz tego gościa w prawdziwy świat, dając mu wszystkie te mechaniki z gry i tak dalej, i on się naprawdę potrafi zanurzyć w markę. Aha. To jest format opowieści, do którego dążymy. Coś takiego widziałem z rozszerzoną rzeczywistością. Tak, bo to jakby są różne trendy. Alternate reality games, czy grywalizacja, czy cokolwiek innego. Natomiast generalnie właśnie chodzi o to, że to są wszystko metody na opisanie czegoś, czego jeszcze nie ma. Dlatego mówimy, że my sobie wróżymy jakby na temat marketingu. Wróżymy sobie na temat formatów,
które, tak jak telewizja dorobiła się nawet troszeczkę interaktywności, czy jak oglądasz Taniec z Gwiazdami, to nie tylko przeżywasz emocje, ale możesz wysłać SMS-a. Tak. Tak? Tak samo internet dorobi się tak interaktywnych form, że będziemy przeżywać emocje jak w grach, natomiast niekoniecznie będziemy musieli siedzieć przed komputerem. Jeśli uda się markę wpleść w taką opowieść, to to będzie marka, która właśnie w genialny sposób wzbudza zaangażowanie. Okay, i to jest moja wizja przyszłości. Producenci mleka, słuchajcie uważnie, spiszcie sobie każde słowo. Być może coś wam się z tego przyda. A czy masz jakiś pomysł w takim razie? Nie ustalaliśmy tego pytania, więc tutaj mam nadzieję, że... Wytnę tam. Że to wytniesz później. Ale czy masz w takim razie jakiś pomysł na to, w jaki sposób nasz podcast, który jest mało interaktywny. Zdarza się, że my odpowiadamy na jakieś pytania i tak dalej, ale to jest... Znaczy, chciałem ci od razu powiedzieć, że źle zadałeś pytanie. No. Dlatego, że podcast jest formatem. Aha. Czyli pytanie powinno być, czy nasza opowieść może być przekazana w sposób bardziej interaktywny. Jasne, że tak. To znaczy, że na przykład moglibyśmy, tak jak książki, tak? Bo książka też jest formatem, a w tej chwili są różne eksperymenty na temat tego, w jaki sposób uczynić książkę bardziej interaktywną, związaną z tym, bo książka też może przekazywać wiedzę, tak? Ale ponieważ książka cię nie angażuje, bo siedzisz sobie i przewracasz kartki, to są na przykład plany takie, że, gdzie masz książkę elektroniczną na iPadzie i rozdział jest otwierany tylko kiedy znajdziesz się w konkretnej lokalizacji. To jest, bo jednym z takich interaktywnych form chłonięcia wiedzy, czyli kiedy ty chłoniesz wiedzę, ale w sposób interaktywny, jest nauka, wykłady wszelkiego rodzaju. Teraz ja mogę czytać książkę i dowiedzieć się o, nie wiem, zabytkach Wrocławia, ale to jest słabe. Natomiast jeśli chcę człowieka bardziej zaangażować, to ja go mogę wysłać pod tę katedrę, tak? Powiedzieć, chcesz się dowiedzieć więcej o tej katedrze, stań przed nią i wtedy otwórz tę książkę. I zobaczysz, co się stanie. I w tym momencie, tak samo możemy przekazywać podcast, tak? Czyli jeśli rozmawiamy o czymś tam, to wysyłamy ludzi w wirtualnej przestrzeni na przykład. Jeśli chcesz coś tam, to zrób na Facebooku to i to. I wtedy otworzy się przed tobą jakiś dodatkowy kawałek wiedzy. I tak dalej, i tak dalej. My nie robimy tego, bo podcast jest formatem pewnym biernym. Ludzie to ładują na swoje iPody. Natomiast być może kiedyś to zrobimy. To w 2017. Tak, ja chciałem powiedzieć 15, ale rzeczywiście może tutaj nie będziemy rzucać słów na wiatr. Dziękujemy serdecznie, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to znaczy, że naprawdę jesteście zaangażowani. Tak, bardzo ładne słowo. Pozdrawiamy, do następnego razu, żegnają się Paweł Tkaczyk i Marek Jankowski. Do usłyszenia.